Nie, 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 nie. Witajcie kochani bardzo serdecznie w materiale, którego nie planowałem i nie spodziewałem się, że będę nagrywał, ponieważ teoretycznie powinienem przygotowywać się do ziemniacznego przeglądu komiksowego, ale z jednej strony idzie mi to strasznie wolno i jak krew z nosa, bo szczerze mówiąc za bardzo mi się nie chce. Z drugiej strony ogólnie ostatnio mam spadek formy, jeżeli chodzi o aktywności gwiezdnowojenne, jeśli tak to mogę powiedzieć. Tak więc kiedy nadszedł mnie powiedzmy pewnego rodzaju fala chęci podzielenia się ze swoimi wrażeniami z jednej strony z całą otoczką związaną ze Skeleton Crew, które już wkrótce na Disney+. Z drugiej strony o newsach, które dzisiaj dostaliśmy w związku z ewentualnymi kolejnymi filmami gwiezdnowojennymi, tak więc postanowiłem, dobra, siadam, czy też raczej stoję przed kamerą i w swoim charakterystycznym, chaotycznym stylu chciałem podzielić się swoimi wrażeniami w tym zagadnieniu. Tak więc moi drodzy, dzisiaj dwa tematy, jako tako omówione na 30%, jak zawsze, tak więc nie przedłużam i przejdźmy do dzisiejszego mojego bablania. I zaczynamy moi drodzy od wiadomości, która pojawiła się kilka dni temu względem tego, kiedy nagrywam, czyli najnowszy, możemy chyba spokojnie założyć, finałowy trailer do Skeleton Crew, który wrzucałem na fanpage'u, który pojawił się w internecie i który nie wywołał jakiegoś, powiedziałbym, trzęsienia ziemi, a przynajmniej tak mi się wydaje. Generalnie serial Skeleton Crew nie jest jakoś bardzo mocno akcentowany, chociaż oczywiście kampania marketingowa dopiero się zaczyna. Ale dzisiaj nie chciałem jednak o tym trailerze mówić w jakiś sposób analityczny, bardzo patrząc, co tam powiedzmy dostajemy i tak dalej, tylko chciałem raczej skupić się na wrażeniu czy emocjach, jakie on wywołał we mnie. I zacznijmy od najważniejszej kwestii, czyli, znaczy zacznijmy od najważniejszej kwestii, kilka uwag. Bo po pierwsze, jest to trailer i w żaden sposób jakość tego traileru nie będzie przenosiła nam się, czy oznaczała nam, że sam serial będzie dobry, zły i tak dalej. Więc jakby tylko i wyłącznie patrzę na to z tej perspektywy. Natomiast chciałem w pewien sposób podzielić się swoimi wrażeniami, bo z jednej strony ten trailer nie pokazuje teoretycznie nam nic nowego. Znaczy się, to co tutaj dostajemy jest potwierdzeniem tego, co już od wielu miesięcy, czy też nawet lat słyszeliśmy. Czyli dostajemy serial skierowany przede wszystkim do młodzieży, do młodszych fanów Gwiezdnych Wojen, który jest, można by powiedzieć, Goonies w odległej galaktyce, który jest Stranger Things, które, jak to niektórzy określają, jest to młodzieżowe kino z lat 80. i tak dalej, i tak dalej. Czyli grupka dzieciaczków, gdzie każdy z nich ma jakąś cechę charakterystyczną. Mamy dziewczynkę, która wpada w kłopoty, bo szybko jeździ na skuterze. Mamy naszego, powiedzmy, obcego, który jest nieśmiały i boi się. Mamy głównego bohatera, który widzimy, że ma jakieś problemy w relacjach z rodzicami, którzy go jednak kochają, bo chcą go uratować. To wszystko w pewien sposób pokazujące nam, że nasi główni bohaterowie będą musieli się odnaleźć. Wymiksowane oczywiście ze światem Gwiezdnych Wojen, czyli cała masa obcych, dziwnego jedzenia, piratów oraz rycerz Jedi, który próbuje pomóc naszym młodym, ale prawdopodobnie coś będzie nie do końca z tym nie halo i wielki skarb w odległej galaktyce. Więc generalnie rzecz ujmując, sam trailer potwierdza nam to tylko i wyłącznie, co do tej pory wiedzieliśmy, co było bardzo mocno akcentowane i co będzie akcentowane do samego końca. Mając to jednak za sobą, muszę stwierdzić, że ten trailer bardzo poetycko, bardzo górnolotnie, ma duszę. Ma to coś. Ma coś, co przyciąga moją uwagę na każdym możliwym poziomie. Przez dynamiczny montaż, po muzykę, o której będziemy mówić nieco więcej za chwilę, poprzez zarysowanie głównych wątków, motywów, bohaterów i pokazanie tego świata gwiezdnowojennego w przygodowy, stricte przygodowy sposób, to wszystko sprawia, że dostajemy coś, co jara mnie. Najzwyczajniej w świecie dostajemy trailer, który naprawdę mnie zachęca, który rozbudzi mnie do tego serialu jak żaden inny wcześniejszy, który do tej pory dostaliśmy. Więc ja jestem bardzo, bardzo, powiedziałbym, na plus. Podoba mi się ten dynamizm, podoba mi się ta żywotność i podoba mi się, jakkolwiek to zabrzmi, aspekt młodzieżowy, aspekt dziecięcy, bo absolutnie ktokolwiek, kto będzie narzekał na to, że ten serial niespodziewanie jest przeznaczony dla nastolatków, że dotyka on tematów związanych z tym wiekiem, powiedzmy, czy z tym momentem dorastania, czyli niedogadywanie się z rodzicami, pokonywanie własnych barier, powiedzmy pokonywanie swojego strachu, uczenie się nowych rzeczy, no come on, nie możemy narzekać na to, że woda jest mokra, tak samo jak nie powinniśmy, czy raczej nie, na 90 parę procent nie powinniśmy narzekać na to, że ten serial jest taki
taki, jaki jest, że jest młodzieżowy. I sam fakt tego, że idzie on w tą stronę i w pewien sposób ma, zapowiada się, że ma swój charakter, który właśnie będzie się tego trzymał, jest czymś, co niesamowicie mnie jara w dłuższej perspektywie. Ponieważ kiedy przeanalizujemy sobie terminarz seriali nadchodzących, to po Skeleton Crew na 90 parę procent, następnym serialem, który dostaniemy, nie wiem, w połowie przyszłego roku, jakoś tak powiedzmy, jest drugi sezon Andora. I nie chodzi o to, że te seriale są podobne, tylko właśnie o to, że są zupełnie po przeciwnej stronie. Z jednej strony mamy przygody dla dzieciaczków w odległej galaktyce, gdzie pewnie będziemy mieli goofy piratów, gdzie będziemy mieli strzelanie, naparzanie się i kosmicznego, powiedzmy, pirata, robota, który mówi takimi typowo pirackim sposobem. Z drugiej strony będziemy mieli serial, prawdopodobnie, który będzie dotykał tematów naszego życia codziennego, systemów totalitarnych, przemocy, odnajdywania granic, jak bardzo możemy stać się źli, żeby pokonać złych ludzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zdrady, strzelanie, zabijanie się i w ogóle. I dlaczego mi to jara? Ponieważ te dwa seriale, trzymam za nie kciuki, to znaczy Skeleton Crew i drugi sezon Andora, mogą być pewnego rodzaju przeświadczeniem, pewnego rodzaju utwierdzeniem, utrzymaniem tego, że jesteśmy w stanie w Gwiezdnych Wojnach opowiadać w historię inny sposób niż, nazwijmy to, sposób tradycyjny, który przede wszystkim widzimy w Mandalorianinie. I teraz, żeby ktoś tutaj się nie przyczepił, nie mam samym sobie założeniu tego problemu z tego, że Mandalorianin przede wszystkim jest opowiadany w taki klasyczny, gwiezdnowojenny sposób. To nie ma problemu. Ja mogę mieć problem ewentualnie z wykonaniem, fabułą itd., itd., jak każdy z nas, ale bardziej chodzi mi o to, że Gwiezdne Wojny mogą i nie powinny moim zdaniem iść w inne gatunki. Tak jak troszeczkę, powiedzmy, Akolita próbował, ale z jednej strony nie poszedł na pełni, w pełni powiedziałbym, w rozwój tą stronę, jak i również odbiór, wszyscy wiemy, jaki był tego serialu. Mam jednak nadzieję, że właśnie Skeleton Crew i Andor w drugim sezonie pokażą nam w pewien sposób, czy otworzą nam w pewien sposób oczy na to, że można zrobić Gwiezdne Wojny w nieco innym stylu niż jesteśmy bardzo przyzwyczajeni. Przy czym też Skeleton Crew będzie opowieścią dla dzieciaków, która do tej pory była raczej aspektem związanym z komiksami czy książkami gwiezdnowojennymi. I to był ten taki największy, najważniejszy core. To było to medium, które przede wszystkim nam pokazywało. Ale też nie zapominajmy, że mimo wszystko Gwiezdne Wojny zawsze będą czy były tą bajką mniej lub bardziej dla dzieci, tylko po prostu Skeleton Crew przekręca to bardziej w drugą stronę. I można tak zrobić. Tak jak można, powiedzmy, zrobić to w Andorze, przekręcając gałkę w drugą stronę. Więc ten trailer jakby pokazuje mi dosyć mocno, że nie jest to produkcja, która będzie w 100% dla mnie. Jakby jestem święcie przekonany, że nawet jeżeli bardzo będzie mi się podobał ten serial, to nie jestem ogólnie fanem produkcji młodzieżowych. Po prostu, najzwyczajniej w świecie. Ale to nie znaczy, że nie mogę się tym cieszyć. I to też jest aspekt, który moim zdaniem jest bardzo często niedoceniany, czyli to, że coś nie znajduje się w naszej, powiedzmy, strefie komfortu, w naszym, powiedzmy, spektrum tego, co lubimy, nie znaczy automatycznie, że jest złe. Ale to jest generalnie temat na osobny materiał, który pewnie kiedyś nagram. Ale jest jeszcze jeden trzeci punkt na mojej liście uwag, czy też powiedzmy aspekt, który wzbudził pewnego rodzaju dyskusję, komentarze, mianowicie muzyka. Ponieważ w tle praktycznie całego traileru widzimy przerobioną wersję piosenki Major Tom Coming Home, która jest piosenką wymyśloną w naszym świecie, zaśpiewaną w naszym świecie, ale na potrzeby świata gwiezdnowojennego została przetłumaczona, zakładam, na chatyjski albo na jakiś inny język. I teraz tak. Wiele osób miało z tym uwagi, problemy i rzeczywiście mamy do czynienia z chyba pierwszą taką sytuacją w historii, ale nie jestem pewien, jak to było w na przykład okresie starego kanonu produkcji wychodzącej w tamtym czasie, że piosenka z naszego świata jest używana do przynajmniej promocji rzeczy z Gwiezdnych Wojen. I teraz tak, gdyby ta piosenka była wykorzystana 1:1, bez tłumaczenia, w wersji anglojęzycznej, miałbym z tym problem. Nie będę kłamał. To rzeczywiście byłbym po tej stronie, która, dobra, fajnie to brzmi, ale no nie kombinuje mi się. W pewien sposób psuje mi ten obraz świata Gwiezdnych Wojen. Ale fakt tego, że zostaje to przetłumaczone na język znajdujący się w świecie Gwiezdnych Wojen,
mi się bardzo podoba. To jest ten aspekt, który dodaje tej duszy, dodaje autentyczności, rozbudowuje świat. Muzyka jest absolutnie oczywiście elementem składowym świata Gwiezdnych Wojen i jest to pewnego rodzaju kontynuacja tego, co kiedyś, dawno temu nagrałem o tym materiał. Zachwycałem się przy okazji The Who. Mongolski zespół rockowy, czy tam metalowy, czy ten heavy metalowy, nie znam się na muzyce, więc poprawcie mnie ewentualnie w komentarzach, który najpierw pojawił się przy Jedi Fallen Order, a potem kontynuował swoją twórczość w Jedi Survivor, gdzie zostaje nagrana piosenka w języku wymyślonym gwiezdnowojennym i wrzucona w świat, którą nasz bohater słucha na słuchawkach w czasie roboty fizycznej. Coś, co połowa z nas jak nie więcej robi. Tak, my też słuchamy w naszym świecie muzyki na słuchawkach, kiedy sprzątamy, pracujemy, siedzimy w robocie, czy cokolwiek innego takiego robimy. Więc strasznie mi się podoba. I fakt tego, że w świecie Gwiezdnych Wojen jest popkultura, jest muzyka rozrywkowa, jest pewnego rodzaju podejście, które na przykład, nie wiem, dzieciaki może będą rozmawiać w tym serialu o grach, które grają sobie w przerwach w szkole, albo o muzyce, albo o filmach, to jest coś, co rozbudowuje ten świat. Nie jest kluczowe, nie jest niezbędne, ale w pewien sposób rozbudowuje głębie, pokazuje nam, że ten świat w jakiś sposób żyje i bardzo mi się to podoba. Bo już pomijam fakt, że pasuje do samego traileru, że rzeczywiście podbudowuje te wrażenia, które dostajemy, ale fakt tego, że świat Gwiezdnych Wojen żyje, oddycha i brzmi, w tym przypadku to ostatnie, naprawdę mi się podoba. Naprawdę dla mnie to działa i jest to coś, co chciałbym tego dostać jeszcze więcej. Więc generalnie rzecz ujmując, podsumowując tą pierwszą część, czekam na Skeleton Crew. Jakby nie mogę powiedzieć, że skaczę z niecierpliwości, nie mogę powiedzieć, że będzie to produkcja, na którą wyczekuję jak nie wiem co, bo jest to serial dla nastolatków, młodzieży, której nie jestem docelowym odbiorcą, ale to, że będzie to, mam nadzieję, będzie dobra produkcja z tej kategorii, sprawi, że będę zadowolony, bo to, że ja nie lubię danego gatunku, nie znaczy, że dany gatunek nie powinien być w świecie Gwiezdnych Wojen, wręcz na odwrót. My naprawdę, jako Uniwersum Gwiezdnych Wojen, potrzebujemy tej różnorodności, potrzebujemy pomysłów, odwagi wśród twórców, żeby pójść w różne inne, nietypowe czasami strony. I z jednej strony Skeleton Crew, z drugiej strony Andor mają szansę nie otworzyć całkowicie drzwi, bo to wydaje mi się trochę za mało. To potrzebowalibyśmy naprawdę dobrego, udanego filmu z zupełnie innej kategorii. Ale przynajmniej włożyć nogę w drzwi i spróbować utrzymać tą nadzieję, żebyśmy nie zostali zakonserwowani, powiedzmy, w tym jednym stylu, jeśli tak to mogę nazwać. Nawet jeżeli na teraz go lubimy, bo prędzej czy później wszyscy będziemy mieli jego dosyć. I mam nadzieję, że Skeleton Crew, mam naprawdę głęboką nadzieję, będzie pewnego rodzaju początkiem tej nowej drogi. No dobrze, moi drodzy, ale z drugiej strony przechodzimy do newsa, który trafił do mojej wiadomości dosłownie kilkanaście, może godzinę temu od momentu, kiedy nagrywam te słowa. Mianowicie Deadline, czyli jeden z takich, powiedzmy, serwisów informacyjnych, podał breaking news mówiący o tym, że niejaki Simon Kinberg podpisał umowę z Lucasfilmem na wyreżyserowanie 3 filmów. Znaczy nie na wyreżyserowanie, tylko wyprodukowanie, przygotowanie i wprowadzenie. Nie jest to w żaden sposób oficjalnie potwierdzone przez Lucasfilm czy przez Disneya, więc musimy to na razie traktować jako niepotwierdzoną plotkę, prawdopodobno, ale mimo wszystko jak najbardziej, powiedzmy, powiedziano. Bo to jest tak naprawdę wszystko. Z jednej strony źródła twórcy tego, czy autora tego, powiedzmy, newsa mówią, że mogą być to filmy tak zwanej nowej, kolejnej trylogii, czyli epizody 10, 11, 12. Z drugiej strony również pojawiają się źródła, czy powiedzmy jakieś przecieki mówiące, że to będzie zupełnie osobna trylogia, niezwiązana czy to z epizodami, czy to z twórczością innych ludzi, którzy przygotowują obecnie filmy, czyli na przykład Mangolda, film o Rey i tak dalej, i tak dalej. I to jest news tak naprawdę cały potwierdzony. Informacja, którą podobno niby dostajemy i nie mamy w żaden sposób oficjalnego potwierdzenia. Natomiast jednak warto przyjrzeć się, kim jest Simon Kinberg, ponieważ kiedy zacząłem patrzeć na jego twórczość jako przede wszystkim scenarzysty i producenta, bo on jako reżyser nie miał specjalnie zbyt dużo roboty, ale w tych dwóch aspektach
mamy istny rollercoaster, bo z jednej strony, jasne, współpracował on przy okazji epizodu 7, współpracował on przy Rebelsach, jak i również jednak chyba taką jego największą, bardziej znaną rzeczą są filmy związane z X-Menami, przede wszystkim od pierwszej klasy po, powiedzmy, Phoenix Rising, nie pamiętam jak się nazywał ten film, czy nawet do najnowszych Deadpooli. Więc mamy również, jest odpowiedzialny czy współtwórcą za Fantastyczną Czwórkę, która była porażką, tak więc mamy generalnie rzecz ujmując w jego CV pozycje, które zdobyły uznanie zarówno jakościowe, jak i fanowskie, jeśli tak to mogę powiedzieć, jak i również te, które są mieszane z błotem od A do Z. Więc twórca, który jest bardzo różnorodny, który na pewno trzeba powiedzieć, że ma doświadczenie w branży i który w jakiś tam sposób wie, jak to, powiedzmy, cały ten temat ugryźć. Oczywiście, co z tego wyjdzie, nie wiemy, bo on jeszcze i tak jest zajęty teraz innymi produkcjami, między innymi nowym filmem ze Star Treka itd., itd., więc w jakiś sposób deadline, czy powiedzmy jakaś zapowiedź czasowa absolutnie jest niepodawana, jak i również sam fakt tego, że news nie jest potwierdzony, nie, w żaden sposób nie ratyfikuje tego. Ale już naprawdę przechodząc do tego, sam news możecie znaleźć sobie link do tego newsa znajdziecie w opisie tego materiału ewentualnie. Ale ja chciałem przejść do najważniejszej kwestii, mianowicie ta zapowiedź, ta informacja udostępniona przez mojego kolegę na Messengerze nie podniosła mojego ciśnienia nawet o 1%. Jakby generalnie rzecz ujmując, trochę przeraziło mnie, jak bardzo nie obchodzi, mam wywalone, czy po prostu mówiąc wprost, mam w dupie tą informację. I jestem święcie przekonany, że w momencie, kiedy przestaniecie pisać komentarze na YouTubie pod tym materiałem, ja zapomnę, że coś takiego było. Bo doszliśmy już dawno, ale teraz jakby po raz kolejny się potwierdzam, doszliśmy do tego smutnego momentu, gdzie coś, co kiedyś było dowcipem, czyli i tak skasują, jest naszą smutną rzeczywistością. I wiem, że to jest troszeczkę, trochę powtarzające się, ale przeraża mnie autentycznie fakt tego, jak ja jako osoba zaangażowana bardzo mam to gdzieś. Jak bardzo przemija mi to, powiedzmy, koło ucha i jak bardzo nie wierzę w to, że dostaniemy to, co zostaje zapowiedziane. Jak bardzo nisko upadliśmy, kiedy jako fani Gwiezdnych Wojen trzymamy kciuki, żeby wyszedł film. Nie mówię jakiś film, nie mówię jaki konkretnie, jakikolwiek, żeby proces produkcyjny filmu przebiegł od początku do końca i żebyśmy dostali gotową rzecz do kin. I to jest straszne. I jakby tutaj nawet nie chce mi się za bardzo dyskutować, bo moim zdaniem nie ma sensu, czy to byłyby kolejne epizody, czy to byłyby osobne filmy itd., 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 bo my nie wiemy tego nawet za bardzo przy okazji produkcji, które już były zapowiadane niejednokrotnie, które były niektóre kasowane, wstrzymywane, a niektóre sobie krążą gdzieś tam w nieskończonym limbo. I to jest straszne, bo jakby nieważne jak bardzo lubimy te Gwiezdne Wojny, wszyscy chyba możemy się zgodzić, że jak będzie, to będzie. Jakby nie, ja nawet nie widzę za bardzo sensu, żeby dyskutować o tym, o czym te filmy mają być i to jest przerażające. Jakby to jest to, co najbardziej wyciągam z tego newsa. Jak bardzo tego newsa mam w dupie. No bo nie będę kłamał tego absolutnie, jakby nawet, dobrze, załóżmy na czysto teoretycznie, biorąc pod uwagę jego kalendarz twórczy i tak dalej, załóżmy, że wszystko będzie brzmiało fajnie, to jego pierwszy film z tej całej trylogii pojawiłby się może, nie wiem, w 2028, 9, coś w tym stylu. I nawet jeżeli byłby rewelacyjny, come on, mówimy o długim dystansie czasu. I to jest problem zasadniczy, który jest z tymi filmowymi Gwiezdnymi Wojnami. Bo gdyby Lucasfilm nie zapowiedział nic, gdyby powiedział, skupiamy się na serialach animowanych, na aktorskich, książki, komiksy i tak dalej, to spoko. Tylko znów, największym problemem nie jest częstotliwość tych filmów, nie jest tematyka tych filmów. Problemem jest to, że one są nam obiecywane i nie są dostarczane. Gdyby Lucasfilm poszedł w kierunku starego, nazwijmy to, Marvela, czyli 3-4 filmy rocznie i by to produkowali, spoko. Wtedy byśmy dyskutowali o fabule, czy to jest dobre, czy to jest złe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej natomiast jednak strony, gdyby te filmy pojawiały się jeden film na 10 lat, spoko. Tylko znów, mamy zapowiedziany, mamy jakiś plan, wiadomo, że mogą być pewnego rodzaju zmiany, no bo życie, ale w tym przypadku, no po prostu
Po prostu jestem załamany. No nie będę kłamał. Jakby nie, znaczy załamany. Właśnie to już jest gorzej. Nie, nie jestem załamany, jestem zobojętniały. Co przeczy trochę fakt temu, że nagrywam to już pewnie 8 minutę. Generalnie rzecz ujmując, Simon Kinberg dołącza do rodziny Gwiezdnowojennej. Nikt pewnie nie będzie zdziwiony, jeżeli za rok, za dwa, za trzy zostanie poinformowany, że jednak już nie pracuje nad tymi filmami. I jest to niestety smutna rzeczywistość w świata Gwiezdnych Wojen, w której przyszło nam żyć. I mam nadzieję, że już ten Mandalorianin i Grogu z jednej strony najpierw pokażą nam, że rzeczywiście jeszcze Lucasfilm w obecnej kondycji jest w stanie wydawać filmy Gwiezdnowojenne, a później, może miejmy nadzieję, będzie nam w stanie jeszcze pokazać, że da się zrobić różne filmy o różnej tematyce w różnych stylach. No ale cóż, na razie pozostaje nam tylko trzymać wyłącznie kciuki i naprawdę, naprawdę mieć nadzieję, że jednak kiedyś, prędzej czy później, doczekamy się jakiejś zmiany. Tak więc, moi drodzy, stara dobra planina komisarza Sewa wylądowała na kanale. Mam nadzieję, że chociaż coś ciekawego z tego wyciągnęliście, albo nie wiem, ewentualnie fajnie było tego słuchać przy okazji mycia garów, albo sprzątania mieszkania, albo generalnie jako biały szum w tle, jeśli tak ktokolwiek taką dziwną rozrywkę ma. Tak więc, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie o Skeleton Crew, o Simonie Kinbergu i standardowo zachęcam Was z jednej strony do dzielenia się komentarzami, z drugiej strony, jeżeli podoba Wam się moja twórczość na kanale, możecie wesprzeć mnie ją, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w kolejnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!